Witam, Adamie. Tak, wiesz, tutaj mam kieszonkę, zaraz tutaj z tej strony, w ten slot, wiesz, się nawet odpina. Zacięło się. I tutaj można schować w tym wagonie tam jakiś bilet, czy wiesz, jakieś monety na czarną godzinę. Ale to nie chodzi o to, wiesz, lubię go, bo on jest biały. Ja mam taką granatową kurteczkę i nie muszę mieć szalika. A jest taki dosyć zimno. No i to tak dobrze się prezentuje, a biały to kolor właściwie pierwszego domu, czyli pierwszego, bo planetach nie ma tego koloru. A z kolei, wiesz, bo biały kolor właściwie należy tak, zarówno i do barana, i do byka, i do bliźniąt. Właściwie w każdym troszeczkę białego występuje, bo biały to jest kolor czystości, albo kolor, którego nie ma, czyli przezroczystości. I dlatego tak jest. A to, że masz ten też taki sweterek, to się nie chwal. Od razu musi mi tutaj, że ma taki sam. Oj, no dobra. Jak pójdziemy na jakieś dziewczyny, to pójdziemy w tych samych kubraczkach i będziemy wyglądać jak. Bliźniaki. No i co na to powiesz? Cześć. Oczywiście, że dziewczyny tylko na to czekają. A co się dostanie od dziewczyn tych starszych stażem, to pewnie jutro będę miał telefon. No dobrze, trudno. Do zobaczenia.